Cześć, witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękuję za Wasze nadesłane prace, za Wasze filmy w komentarzach pod naszą poprzednią lekcją. Bardzo fajnie, że pracujecie w domu, że utrzymujecie formę i że przynajmniej w takim wydaniu możemy spędzić ze sobą trochę czasu. Dzisiaj popracujemy nad kolejnym podziałem rytmu. Będzie to 3/4. 3/4 nie jest nam obce. Robiliśmy rytmy na 3/4 nieraz na naszych zajęciach. Dzisiaj zrobimy sobie krótkie przypomnienie. Ja wykorzystam dzisiaj werbel. Wy nie musicie, ale oczywiście kto posiada, to jak najbardziej jest to wskazane. Werbel z tego względu, aby czytelniejsze były akcenty. Akcenty do rytmu. Sytuacja nie zmienia się pod żadnym innym aspektem, czyli do wykonania ćwiczenia pałeczki, telefon, link do metronomu wkleję w komentarzu lub w opisie tego filmu. Podział 3/4, tempo 120 uderzeń. 3/4 jest, 3/4 brzmi tak. Raz, dwa, trzy, 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 raz. Jak zauważyliście, dzisiejszy metronom jest już akcentowany. Akcent na raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Na poprzednich zajęciach mieliśmy metronom nieakcentowany, można było zmieścić ćwiczenie w dowolnym miejscu. Natomiast dzisiaj już będzie troszeczkę trudniej. W pierwszym ćwiczeniu zrobimy sobie trzy uderzenia w takcie, gdzie pierwsze jest akcentowane. Za chwilę zauważycie, że wystąpi tutaj naprzemienność ruchu w akcencie. Wygląda ona w ten sposób. Pierwszy akcentowany, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Akcentujemy prawą ręką, następnie w następnym takcie akcent przychodzi na lewą rękę. I to jest ta naprzemienność ruchu, kiedy mamy trzy uderzenia w takcie na 3/4. No to gramy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Prawa, lewa. Prawa. Naprzemienność ruchu utrzymujcie. Zasady ćwiczenia takie same jak przy pracy z metronomem. Nie wyprzedzamy metronomu, nie zwalniamy, nie przyspieszamy. Zostajemy jak najbliżej. Idealnym rozwiązaniem jest grać idealnie w tempie metronomu. To były trzy uderzenia w takcie. Teraz zrobimy sobie sześć uderzeń w takcie. Akcentujemy pierwsze uderzenie. Tutaj sprawa jest troszeczkę prostsza, ponieważ akcent zostaje zawsze pod naszą prawą ręką, o ile zaczynamy od prawej ręki. To było 6 uderzeń w takcie na 3/4. Zrobimy sobie teraz dwukrotność, czyli 12 uderzeń w takcie na 3/4 przy tempie 120.
akcentujemy na raz. Podział. 3/4, tempo 120. Jeżeli okaże się, że dla kogoś to tempo jest za szybkie, można zacząć powiedzmy od 80. 80, 100, szczególnie jeżeli jest, szczególnie w podziale ostatnim, czyli 12 uderzeń w takcie. Jeżeli okaże się, że jest to za szybko, można wrócić do, zacząć od powiedzmy 80, nawet i od 60. Standardowo. Czekam na Wasze komentarze w formie wideo potwierdzające wykonanie zadania, wykonanie lekcji. Zachęcam, żeby troszeczkę więcej osób z naszego grona perkusistów wzięło udział w naszych zajęciach online. No i cóż, do następnego razu, do następnego ćwiczenia, do następnej lekcji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!